Gdzie jest to zdjęcie? O, ba! Dlaczego? Będzie dobrze. Będzie dobrze. Dlaczego? Zróbmy reanimację. A, reanimację. Chłop go poddusza tam. A gdzie te drzwi lubią być drapane? Gdzie lubią być drapane? Ja chyba wiem gdzie. Za łóżkiem, dobra. Oj, tak, gdzie tak ty się gałeś? God damn it. Bogi ma niżej uszy. Przyłóż tam swoje usta. Dobra, chodź, weźcie to tutaj, co może. Oskar jest częścią naszej paczki? Tak. Robimy na bank. Kurwa, co z tymi drzwiami jest? Kurwa! Chłop, trzyma się raz. Dobra, i cicho, idę dalej, cicho. Kurwa, ma dzisiaj pan na robotę. Dzień dobry. Pierdolone, kurwa, ulica zamkowa, jebana, kurwa, w dupę. Pierdolone, kurwa, jebany ciasteczkowy potwór, kurwa, jego mech. Proszę nie krzyczeć na mnie! Dawid! Musi być czysto. Co? Bo ty ją, kurwa, miałeś tam, jak ona jechała. Ty idziesz, no, kurwa, z choinki, a ona już jest tutaj. No i chuj! Co z... Nikt tego nie zauważył. Co do pana zostawiłam? To jadę z powrotem. Czy może pan krzyczeć dupę w końcu? Chwila! Ktoś się śpieszy, ten diabeł coś tam cieszył się. Ktoś się śpieszy, ten się diabeł cieszy. Cześć, wędrowcy. Podać piwa albo coś do jedzenia? Dobry. Jeden mocny, poproszę. Dobra. Polecam z tego dużego kufla, nie ma co się ograniczać. Tak? To jest taki sam kufel, poproszę, taki duży. Nawet większy, proszę. Mocny, duży. O, pan stawia. O tak, w sumie dobra. Co mi tam szkodzi, tak jest. No i kozak, zajebiście. Wiesz, niedługo tam jeszcze będziesz sprzątać? Mieliśmy kończę, się najebać, co jeszcze ty tylko robisz? Za ladą. Sam mam pić? A może ale może to fajnie. Muszę mieć pieniądze, żeby się napić. Ci faka pokazała. Co tu chcesz bić? Boże, ja nie chcę bić. Tak fakana pokazałeś, nie chcę, czy coś. To ci faka pokazała. To dla mnie? Tak, dla pana. Może zajebisty kufel. Nie dosięgnę go, czekaj. Kończysz tą pracę? No, kończę, nie denerwuj się tak. Coś do jedzenia? Co? Nie, ja cię tylko piję. Przepraszam. To co, za dziś? Za dzisiaj. Czy to obsługa już tutaj podaję. Może pić, bo to pani przed chwilą sprzątała. A masz pieniądze? Czy znowu mam ci kupić? Bo ja już po godzinach. A, dobrze, przepraszam. Zarobiłam. A, dobra, no ja dobra. Myślę, ja a, myślę. To stawiasz, tak? Nie, bo mam pieniądze na jedną osobę tylko. No. Jest sprzątaczko, tego to oczekuję, że da ci wszystko kupi, kurna mać. Przynajmniej barmanka ładna. Siedzisz w robocie z zasranym ciasteczkowym potworem innymi mapetami. Kurde, nawet z Kermitem siedzisz tam w robocie. Nie wiem, po chuj tam był Kermit, ale siedzisz z nimi. Współczuję, nie lubię ich. Siedzisz tylko, Elmo świat! W dupie to mam, w dupie mam ten świat! Mam dość, mam depresję, rozumiesz? No i dobrze, że tu przyszedłeś. Mam tu dość. Bardzo dobra miejscówka. Dość. Barman, polej jeszcze! Chyba tą butelkę całą nam dała. Kurwa, też można. Widzę z siebie ostry zawodnik. Jakbyś codziennie musiał zbierać zasrane okruszki ciasteczkowego potwora z podziemi, bo nie ma sprzątaczki zasranej tam żadnej, to byś też tak miał. Nie dość, że siedzisz, robisz z siebie debila, potem sprzątasz jeszcze, dostajesz małą wypłatę, nie masz czym karmić dzieci, domu, rodziny, nie masz pieniędzy na dom? To jeszcze siedzisz i mówisz, Ej, masz świat, co tam u was dzieci? Spokojnie, dzisiaj będzie dobry wieczór, ja ci to obiecuję. Oni potrzebują pieniędzy. Dzisiaj będzie ciekawie. Musimy ich zapytać, ale może niech się bardziej upiją, bo nie będą wiedzieli, o co chodzi i będą łatwiejsi. Mam do pana tutaj specjał tej tawerny. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Co ja mam? Masz nie dzwonić, człowieku! Próbujesz tu napić! Nie dzwoń! Może pani tam nalać od nas, dodać tam więcej tego? Miałeś może... kiedyś tak, że siedzisz sobie w przyczepie, przychodzi do ciebie dziewczynka, a ty musisz robić przedstawienie za pieniądze, bo rodzice tego chcieli? Widzę, że panowie mieli ciężki dzień, to jeszcze dla pana tutaj. O, w sumie no, kończy mi się. A może pani też się napije, niech pani łyknie, może też sobie tam siorbnie cokolwiek. Nie ma co, nie, spokojnie. Nie ma co, klientów, my pozwalamy. Nie mogę być pijana podczas pracy, przepraszam. Ja bym chciał być pijany podczas swojej pracy. Zasady są po to, by je łamać. Oj tak, dlatego dotyka się trzęs... Ja tylko mówię, jeden ma świat. I tylko tyle. Każde dziecko bierze moją maskotkę, przytula ją, dotyka po różnych miejscach, a ja teraz z tego biorę hajs, czaisz? Mamonę, siano. Dobrze, i wiesz, co jest najlepsze? To przynajmniej. Gówno z tego dostaję. Przejebane takie życie. A, idź pan. Idziemy? Idziemy? Idziemy, dawaj.
Z dobrym towarzyszem zawsze się napiję. Kurwa mać, nie. Odsuń się ode mnie, szatanie, wyjdź stąd, nie, zabierz to. Wyjdź stąd, szatanie, nie odejdź stąd. To nie jest ta od ciebie z pracy? No właśnie. Co? Twój mąż, twój mąż. No czekaj. Ale on tam takiej dupy w telewizji dzieje? Nie miał. Co nie miał? Dupy takiej w telewizji nie miał. Bo ja jestem Kermita. W razie gdyby się nie zgodzili. O. Doszły nas słuchy, że panowie potrzebują pieniędzy, a my jesteśmy w trakcie obmyślania dobrego planu. Planu biznesowego. Chuj z takim planem. Krótkie ręce, że nawet nie potrafię się napić, czekaj. Ale tak nosem? Nosem lepiej wchodzi? Tak. Okej. Tak samo dupą, bo jeszcze coś o tym wiedzieć. Próbowałeś kiedyś pić przez gąbkę? Nie, tylko przez chleb do natura, to co? A to też dobra opcja. Też, a, ze, no też wiem. Jako robotę? Ło, panią trochę wygięło coś z sobą. To co mostek na krześle zrobiło? Słyszałem, że potrzebują państwo pieniędzy. A ja tu akurat z koleżanką obmyślamy bardzo dobry plan na dobry zarobek. Ty! Ej, ja cię szanuję, ale posłuchaj, mam do ciebie pytanie ważne. No. Czy ten kurwa tygrys coś mówi? Piusi. On może jest brzuchomówcą. Przyjebać mu teraz tą patelnię? Czekaj, przepraszam pana. Jeszcze nie. Ja sprawdzę, czy pan jest brzuchomówcą, dobrze? Przyłóż mu tam usta do brzucha, czy do tego. Oj, tak, dobrze, jest, dawaj. Nic nie słyszę. Muszę wejść głębiej. Co pan robi? Piusi, co ty robisz? Ona też chce posłuchać. Jaka to robota? Robimy napad nocą. Napad? Napad. Jestem najebany, a ty chcesz ze mną robić napad? W sumie i tak nie mam dzisiaj co robić. Dobra, ale no co? 50% idzie dla mnie, bo jestem gwiazdą. Ja ci daję darmowy zarobek, a ty stawiasz jeszcze warunki. Powiedz nam, ile zarobimy. O, to jest lepsze pytanie. Wiesz, ile im dajemy? Ja jej nie ufam. Ile im dajemy? Słuchaj, zysk całkowity? No. Jest. W chuj duży. Mogą dostać? Ale się gapią, nie? Ale beka. My czekamy. Chuje. Damy im połowę z połowy. Ale? Czekaj, kurwa, połowa z połowy, to ile jest? Kurwa. No połowa z połowy. Jak ci mówię, tak jest. Patrz, jak masz patelnię i dasz połowę? No. I zrobisz połowę? Kurwa, to czekaj, jak to wychodzi? Czyli ćwiartka, jak wódka. Tak. Nie wiem, czy wiesz, ale ćwiartki mają chyba 200 ml i to jest skam ogólnie. A jak się nie zgodzą, to przyjebiesz patelnią. No tak? I perfekto, no mamy to, dobra, idziemy. Dostaniecie połowę. Czekaj. Nadjeżdżę. Czy ty możesz, po pracy jesteś. Dostaniecie 50%. Połowę. Na łebka czy na dwóch? Ale kurwa. W całości Ania, 50%. Ania, atakuj. Teraz? Przyjeb. Nie! Co pani mu robi? Nie! Moja głowa, kurwa. Co jest? Czy jest związany? Co jest? Ty! Witam. Co się stało? Gdzie my jesteśmy, kurna? Kurwa tygrysek! Wam teraz plan. Tylko pytanie. Przemek, czekaj, weź, pomogę ci, chodź tutaj. Czy pasują wam? Zostaw go! Puść go! No odwiąż go, chociaż na człowieku odzwiony siedzi, może się tam się przejemy, tu siedzimy. Zaraz go odwiążę. Tu siedzimy! Swędzi mnie, weź mi pod odwiązę. O, czekaj, poprawię cię, czekaj chwilę. Co to jest tak głośno? Co jest? Zgodzili się? No nie! No nie zgodzili co się! Co to jest? Co nie, to ma być? Nie ci! Szybko, dawaj, szybciej! A teraz? Nie, szybko! Zgadzacie się na połowę z połowy? Chuj, mogę się zgodzić, nie strzelaj, proszę cię! Tak, może być? Tak, nie strzelaj, nie, proszę cię! A ty? Podrap tylko, podrap! Nie strzelaj, podrap! Czekaj, ja cię podrapię. A gdzie się spędzi? Możemy wrócić do planu? Zabierz to, Piusisto. Ręku. Czy możesz włączyć projektor? Oczywiście. Oj. No możesz go włączyć? No czekaj, zepsuło się znowu. O! O! Dobra. Słuchajcie. Co to jest? To jest bank, na który będziemy napadać. Są tu tylko dwie kamery. Jedna kamera jest tutaj. Piusi, pokaż drugą kamerę. Tu!
Jest jedna pracownica. Gdzie? O kurwa. Jedna. Już się może ty pokażesz, bo ja mam za mało palców. Jedna. Dziękuję. Tam jest bardzo dużo pieniędzy. Bardzo dużo to jest ile? Ile to jest bardzo dużo? Konkretnie. Ja mam 2 miliony. Do spłacenia, bo ja szalony mózg. Ja chcę się napić. Tam jest 2 miliony. O. 2 miliony. 2. Ale Elmo się ucieszył. Nie, codziennie taki pieniądz zostaje. Wracając. Środkiem transportu, którym będziemy uciekać, jest helikopter. Biusi, czy możesz zaprezentować? Oczywiście. Helikopter? Ej, to helikopter. Mamy chyba macie helikopter własny? Tak. Macie własny helikopter? Mamy własny helikopter. Aha. To jest chyba ten helikopter. Ale ja rozumiem, że to tylko makieta, tak? Tak, to jest makieta. Biusi, tak nie lata helikopter. Nie mam licencji pilota. A mamy w ogóle pilota? Właśnie? Później się tym będziemy martwić. W najgorszym wypadku będzie... Czwórka ludzi i 2 miliony. Zajebiście. To jest potem zrobić. Najgorszy wypadek. Dobra, wszystko mamy ustalone. Teraz bronię. Yoshi i wy. Przejdziemy do zbrojowni i wybierzemy sobie sprzęt. Chodźcie. Elmo, co ty robisz? Już musisz tu stanąć, żebym ja mógł objąć auto i ciebie. Dobra. Oskar, schowaj miecz trochę. Schowaj miecz. Dobra. To może być ciężko. Na tekst dobra. Jest coraz lepiej. Dobra, Biusi, wszystko jest gotowe. Gdzie są te 2 debile? Ja pierdolę. Co wy macie za bronię? Co wy żeście wzięli? No, okazało się dobrze zbroić, no to wzięliśmy, no to się tam było. Dozbroiłem. Biusi, kurwa, trzymaj mnie. Trzymaj mnie, bo ich kurwa pozabijam. Lepiej? Zadowolony jesteś? Tak. No i o wiele lepiej. Klasa. O wiele lepiej. Guys, to może ja wejdę pierwszy, bo mnie rozpoznał, bo jestem sławny. To wiecie, powiem, Elma świat. Dobra, ale broń schowaj sobie. Dobra, gotowi? A, tutaj. Witam. Dzień dobry. Czym mogę pomóc? Przepraszam, nawyki z pracy. Chciałem założyć lokatę dla moich przyjaciół. Czy jest taka możliwość w ogóle? Bo stoję na zewnątrz, mogę ich zawołać? Czy... Jest. Jest? A. Oprocentowanie 5% w skali roku. A czemu ty przyjazdłeś? No kurwa, nagrywam! Ja bym zawołać. A, okej. Okay. Co? No. Ja już nagrywasz tego. Ej, guys, chodźcie. Pierdolę, debile. Dobra, chodźcie, dawajcie. Schowajcie te bronie, kurwa. A, dobra. To schrypało was. Tak, dobre. My byśmy dobre. Chcieli lokatę dla naszej czwórki. Czy jest taka możliwość? Mogę podpisać się za siebie na Elmo. Na Elmo, taką. Dobrze, na pana Elmo. Za chwilę przygotuję papiery. Oskar, idź w tym czasie szukać sejfu. Nie wiesz, gdzie on jest nawet? Dobra. Idź szukaj. Dobra. Dam radę. Czy jaka to jest robota, że wy nie wiecie, kurde, gdzie jest Skaro, porąbało was? Cicho to jest ta robota. Teraz ci zabiorę tę klamkę, trzymaj grzecznie. Cicho siedź. Jeszcze się policzymy. I nie cwaniaku. Jeszcze się policzymy. Uj, sorry. Znam twojego męża. Faktycznie. A czekaj, piszemy rozwód. Faktycznie. Siedzi z kochankiem, na palk napada. Przyniosę do państwa dokumenty, to te troszki wypełnię. Super. Aha. Dobra. Kurwa, kto to otworzył? Denis! Denis zalotuje! Tutaj są dokumenty dla państwa do wypełnienia. O, dziękuję. Małym druczkiem też tam podpisać i tym podobne. Dobra, guys. No. Teraz. To jest napad, daję pieniądze. Prowadź teraz do skarbca. Czy tam do innych pieniędzy, gdzie je macie? Nie wiem, gdzie oni mają. No już. To
To tamtędy i w lewo. No dawaj, idziesz, prowadź. No tam jest skarbiec, tylko chwila, on teoretycznie powinien być zamknięty. Teoretycznie co się stało? Stój tutaj, nie ruszaj. Nie wiem. Nawet się nie ruszaj. Oskar! 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 Mamy pieniądze! Mamy pieniądze, mamy złoto! Bierzcie, pakujcie to szybko! Halo, policja? Na policję dzwoni! Na policję dzwoni! Pakujcie to szybko, torby! Dobra, dobra, pakujcie rzecz szybko, pakujcie rzecz! Uciekła, uciekła, szybko, pakować! Guys, dawana, szybko, chodźcie, szybko! Czekajcie, przez pasek bezpiecznie. O, dobra, dobra, dobra. Nic nie idzie? Nie, dobra. Nie, dobra. Szybko, 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 szybko! Pakuj walizę na pakę! Na pakę? Dobra, nie pakuj! Nie pakuj! I have the power of God! Ja pierdo. Guys, nasze zdrowie. Za dziś. Zdrowie. Za to, co się stało. Było ciężko, ale sobie poradziliśmy. Tego nam nikt nie odbierze. Jesteście super. Mimo wszystko, że was poznałem w barze, chlejąc z Oskarem, mimo że też go nie znałem. Jesteście ale super. Nie zmieniajcie wyszło się. Wyszło dobrze. Nasze zdrowie. Nasze zdrowie. Nasze oj zdrowie. Tak, oj tak. A płatność kartą czy gotówką? Na konto. Jakie tam miałeś konto? Stawiałeś? Jakieś tam jest. Nie wiedziałem, że na mnie pokażę. Na konto bankowe, na pana Elmo. Dobrze, idę sprawdzić. Jesteście zajebiści, guys. Jesteście zajebiści. Teraz... Dzięki. Naprawdę. O kurwa. Myślałem, że stąd to zatrzyma. Gdyby nie wy, nie jestem, pewnie bym się powiesił. Nie ale, wiem, że muszę zadać, że nie ma środków na koncie, żeby pokryć koszty za alkohol. O kurwa. Cieszę się, że muszę powiadomić, że takie konto bankowe nie istnieje. Nie, że nie istnieje, tylko że nie ma pieniędzy na nim. Dobra, kurwa, jeden chuj. To się skończyły pieniądze, o tak, jeszcze ja raz. Ja pierdolę. Jeszcze raz. Co bo za... mamy konto bankowe, bo zakładaliśmy w banku konto bankowe. Nie, to była lokacja. Dobra. To była lokacja. To była lokacja, dobra.